Halo, dzień dobry moi drodzy. Dzień dobry. Dziś spróbujemy sobie zagrać w Silent Hill The Short Message. Zobaczymy jak mi pójdzie. Granie jest długa. Jest to taki teaser tak naprawdę Silent Hilla, który ma za jakiś czas się ukazać na rynku. A my sobie sprawdzimy właśnie ten teaser. Zobaczymy. Nowy Silent Hill. Gram oczywiście na PS5. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Okay. Bez Kojimy, ale próbuję tutaj klimatem Konami troszeczkę nawiązać. Narracją początkową. Okej, kontakt z Mają, że chce mi coś pokazać, fajnie. Maya told me to come here. W porządku. First person, świecenie tutaj telefonem. No powiedzmy, że jest to w miarę sensowne. Mam nadzieję, że nie będę musiał przesadnie uciekać. Że nie będzie to outlastowe. Nie wiem, czego się spodziewać po tej grze. Pierwsze moje skojarzenie to mimo wszystko Layers of Fear. Przede wszystkim jedynka, bo... To znaczy jedynka, no. Wyszedł reboot, ale w reboot jeszcze nie grałem. Grałem w jedynkę, dwójkę, najpóźniej... Później pojawił się faktycznie ten reboot. O proszę. Ciekawe to jest, że tutaj nawiązanie. Okej. No nieźle, nie spodziewałem się. Dobra, gdzie my właściwie jesteśmy? Co się tutaj dzieje? O co chodzi? Aha, zamknięte. No tak, no można było się po części spodziewać. No tu jest ta gazetka. Czy coś jeszcze mnie tu... Halo, czy coś jeszcze mnie tu czeka? Tu mogę coś wyjąć, zbadać. Rozumiem, czyli to jest... To jest oskryptowane w ten sposób, że po prostu musimy sprawdzić to, co gra ma nam do zaoferowania. Już mi się to kurwa nie podoba tutaj. Naprawdę nie chciałbym tutaj systemu Outlasta. Ale mam dziwne przeczucie, że może tu być uciekanie. A bardzo bym nie chciał. Chociaż Outlasty... lubię i jak ktoś śledził kanał, no to wie, że były ogrywane.
były później też ogrywane za jednym razem, czyli jedno przejście za pierwszym podejściem. Tak naprawdę... No, świetnie. Zobaczymy. Tutaj cały czas są jakieś opcje do sprawdzenia. Mogę tutaj złamać schemat i pójść po prostu dalej? Chyba mogę. Ale pewnie będzie zamknięte, bo tutaj... No właśnie, nic się nie wyświetla, żebym mógł otworzyć, więc... Więc trzeba się będzie po prostu cofnąć. No dobrze. Sprawdźmy to. Tak, no wygląda to zdecydowanie dziwnie. Ale okej. Są farby. Jest impreza. Do tworzenia graffiti wystarczy farba w sprayu. Fajne info. Fajne info, które nie wnosi też jakoś super wiele. Tutaj mamy jakiś art. Cherry Blossom. That's Maya's signature. She's amazing. The city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. Mhm. Tu jest ewidentnie jakiś love story. How could I ever be proud of myself? Zastanawiam się tylko... Bo to mi przeszkadza, powiem wam szczerze, już na tym etapie, bo laska się budzi w naprawdę dziwnym miejscu, nie wiadomo co się dzieje. Nie wie co się stało i ona jest jakaś taka mało przejęta tym wszystkim. Kurde, zaczyna się. Jacież. No dobra. Już wiem. Że zaraz się zacznie tutaj konkretnie. Konkretne straszenie. Tak, nawet graffiti może być takie niepokojące, nie? Aha. No dobra. Jaka ulga, skoro dziewczyno, jesteś w miejscu, w którym chyba nie powinnaś się znaleźć. I to... No ewidentnie, ale nie robi to na niej wrażenia. To... Wow. Wow. No dobrze. Przywidzenie, zaniedbywanie dzieci. Okej, okay, no.
rodzice, wątek. Wątek tutaj rodziców, wątek matki. No kojarzy mi się mocno, co z Layers of Fear. Tam było wątek ojca oczywiście, ale. Ale mimo wszystko klimacik bardzo, bardzo mi tutaj to pasuje. Czyli co? Czyli to też wszystko jest w głowie tutaj naszej bohaterki, to całe. Całe tutaj to miejsce. Wszystko się dzieje w umyśle. Może tak być. A tutaj z kolei mi się skojarzyło, powiem wam od razu, z tym też króciutkim teaserem PT, które jest już oczywiście niedostępne. Tylko nieliczni, którzy nie usunęli, mogą sobie w to zagrać. Na Playu na przykład. Kurde, stary. Może tego nie rób, no właśnie, może sobie oszczędzimy po prostu takich scen. Nie wiem, to jakby. No dobra, tu jest coś mocno nie halo, bo na niej to nie robi wrażenia. Ona wie, że jest chyba czepnięta. I to porządnie. Już mi się nie podobasz, kolego. Kurczę. No chyba co drugi bierzesz, słuchaj. Dobrze, to jest głębsza historia, jakiś grubszy temat, gdzie więcej osób jest zaangażowanych w jakieś traumatyczne przeżycie. Jakieś traumatyczne wydarzenie. To już było badane. No chyba, że zmieniła się notatka, ale z tego co widzę, to nie. Muzyka już gdzieś zaczyna grać. Przestajesz mi się podobać tutaj. I co? Aha, i teraz. Teraz jest po prostu ucieczka. O nie, to jest najgorsze, co mogło się wydarzyć. To cię zdziwiło, tak? Inne tutaj elementy cię nie zdziwiły. Nie przestraszyły. O mój Boże. Niesamowite. Okej, czyli to jest ta pracownia, tak? No ale to wygląda co najmniej dziwnie. Jest na tym budynku, potem kompleks mieszkaniowy. Okej, czyli jesteśmy w tym budynku. Ponura reputacja budynku, ponieważ wielu na tego odwiedza, młodzi artyści, graffiti. No okej, rozumiem, jest. Dobra, tutaj mamy kontekst większy. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful,
They fall beautiful. That's how I want my life to be. Mhm. Why is she not replying? Come on. No, to ona może być tym potworem w twoim umyśle. Albo nie, no zobaczymy, zobaczymy. Tutaj nic więcej się chyba nie da zrobić. No mocno skryptowany ten teaserek. Niespecjalnie mnie to dziwi, no bo w końcu no, to ma przedstawić jakiś tam fragment rozgrywki. A może nie fragment, tylko po prostu możliwości. Czyli się tak gra ma cała wyglądać. W co wątpię, podejrzewam, że po prostu gra będzie wyglądać zupełnie inaczej. To jest taki... taka zapowiedź czegoś innego. Znaczy w innym stylu po prostu. Wbrew pozorom nie jest to tak rzadko spotykane. Okej, okay, tutaj mamy studio wszędzie. Tu jest... cholera wie, co tu jest. A, mogę. W sensie, że oni sobie skakali, czy tam... No nie wiem, co tu się działo. Dużo mgły, sprytnie tutaj zamarkowane braki. Okej. Okay. Jak widzę, tędy nie przejdziemy. No może z drugiej strony, chociaż pewnie też nie przejdziemy. Tu nie ma oczywiście, czyli wracamy. W porządku. Samotność i lęk u nastolatków. Wszystkie nastolatki, z którymi przeprowadzono wywiady, powiedziały, że wstydzą się ryzykownych selfie, które zamieszczały w internecie. Twierdziły również, że odczuwały niepokój, że takie zdjęcia nie zostaną polubione. To, co łączyło wszystkie dzieci, to wyjątkowo nisko samoocena. Im większy był ich niepokój, im mniejsza była pewność siebie, tym wyraźniejsze było ich zapotrzebowanie na pozytywną uwagę. Generalnie widzę, tutaj jest grane mocno takim tematem, powiedzmy, dzisiejszym, tak? Dzisiejszych czasów, dzisiejszych tutaj... dzisiejszymi aspektami social mediów, właściwie też negatywną stroną social mediów i użytkowników tych social mediów, czyli zwłaszcza właśnie głównie tutaj młodych ludzi. Okej. Creepy. Maya. I hope you're all right. Ja to Mają bym się, koleżanko, nie przejmował, tylko przejmowałbym się bardziej o właśnie tobą. To jest chyba rodzinka jakaś. No dobra, tutaj jest właśnie ten wątek samooceny, depresji. Okej. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. No, zobaczymy, zobaczymy.
nie ma wyjścia. Nie, rozumiem, że tutaj jest mocno wątek właśnie. Podejrzewam, że nasza bohaterka tutaj też ma problemy. Spore ze sobą. Kurwa. Obawiam się, że to będzie jakaś ucieczka znowu. Co mnie martwi. Maya, are you here? Is this your studio? O, jest safe, więc. Are these Maya's sketches? These aren't even finished. And they look this good. Podpisane Sakura. They seem happy. A new life. So full of life. Maya? Won't she reply? Where are you? A może to nie ona pisze? Am I going crazy? Jestem przekonany, że tak. Niestety jestem przekonany, że tak. Że tutaj z głową jest bardzo nie halo. Jak się obrócę, to coś się pojawi? Nie. Nie pojawi się. It's beautiful. Who did Maya have in mind? Did you post this too? Even more followers. I lost followers. No tak, bo to jest takie ważne, prawda? Okej, czyli prawdopodobnie ona... No właśnie. No, nie powiem, żeby to było jakoś turbo zaskakujące, umówmy się, ale okej.
Idźmy w tym kierunku w takim razie. Co się dzieje? Halo. Aha. Fuck. O, bardzo, bardzo mi się nie podoba to. To jest typowy motyw z Layers of Fear 2. O, fuck. O, nie. No, dobra, to był taki moment. Był to moment jumpscare'owy, okej. Aha. Okej. Dobra, 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 już myślałem, że to będzie koniec, naprawdę. Dobra, to jest rozmowa z głupkiem. Co jest, kurczę? No ewidentnie dobrze przetłumaczone. W porządku. Nie, no nie, no nie, no i nie będę miał teraz... nie będę miał teraz latarki. To mi się nie podoba bardzo. Bardzo mi się to nie podoba, powiem szczerze. No exit. To cholerne uciekanie będzie... zwolniło tam. Wow. Mamunia. Kurde. No musimy tu iść, ewidentnie.
Może jakieś... A, w porządku, w porządku. Możemy sobie... Nie, myślałem, że będę mógł wziąć tę latarkę. Tak, brzydko podpisane teraz. Brzydko, brzydko, slat nie mówimy. Tutaj chyba... O kurde, stary. To miało być straszne, na pewno. No, w jakimś tam sensie... W jakimś tam sensie było. Some people really have nothing better to do. Wait. I bet it was these guys. Co jest? Dobra, ona ma w głowie mocno tam pomieszane. No, wątek tak, wątek social mediów, wątek hejtu. To jest problem oczywiście w internecie, w sumie. Samo założenie, że tutaj będziemy opowiadać historię w grze na ten temat, nie jest złe. Mam tylko nadzieję, że to jakoś zgrabnie będzie faktycznie opowiedziane. Na razie tak... No, Life is Strange nie było horrorem, a bardzo fajnie przemycało takie elementy. Mówię o jedynce oczywiście. Generalnie Life is Strange 1 to dobra gra. This is just like before. You're so good to me, but you're leaving me behind. Okay. Can Maya really not say anything? Like, at all? Znaleźć to, czyli może chodzi o książkę. No, to jest... To kto jest autorem? No właśnie. Sprawdźmy, 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 sprawdźmy tutaj kolejne. Pomieszczenia.
W kulturze japońskiej od dawna istnieje poczucie piękna w poświęceniu, czyli najlepszym przykładem jest harakiri. No okej, okay. Odebranie własnego życia, to wiemy. Ta koncepcja może być myląca dla wielu mieszkańców Zachodu, ponieważ młodzi ludzie płynnie zakładają, że Japończycy tęsknią za pięknym sposobem. Nie postrzegają się jednak samo, co życie, które ocenia nie jest biologiczne, czy społeczne, gdzie śmierć jest niezbędna, aby... Dobrze. Tu jest też wątek kulturowy, co jest akurat... ciekawe nawet. Byliśmy tutaj, trzeba się... chyba cofnąć. Teraz mogę wszędzie wchodzić, tak? Trash room. No to wszystko twoja wina, wszystko. Jesteś bezduszna, prawda, moja. No. To było mocne. Mogło zaboleć. Deutschland Medical University School of Medicine. Wprowadzenie. Szanowni studenci pierwszego roku. FIFA Rafa. This is for the college Amelie wants to go to. Mhm. O Boże. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. No niestety trudno będzie tutaj z tą bohaterką, którą sterujemy pod tym kątem, no ale są, no takie problemy istnieją. Niestety takie problemy istnieją i trzeba się... trzeba się z nimi zmierzyć, a ci, którzy się z nimi mierzą bezpośrednio, no to nie mają lekko, niestety. Ale wszystkie te problemy, mimo wszystko, da się zwalczyć. Tylko takim właśnie koleżankom, jak ta Amelia, czy kolegom, czy rodzinie, znajomym, trzeba dać szansę sobie pomóc po prostu. No tu się miesza jej w głowie ewidentnie tutaj teraźniejszość z przeszłością. Hated the way her brother looked at her. I bet she wants to leave to get away from all that. Oh. Amelie's not like this, though. Right? Jak na moje, to ona też mogła już dawno paść. Wydaje mi się, że ta będzie ucieczka. Oby nie. Tu byliśmy. Ja chyba
chyba tutaj nie byłem jeszcze, albo stąd wychodziłem. No dobra, tutaj jednak mogliśmy być. Chyba jednak tu byliśmy. Albo nie? Nie, no raczej nie. Wonder what those guys are talking about. Fortune telling? Wow. A lot of people are getting into that. You don't believe in that stuff? Well, I think there's something real about it. My great-grandmother was a fortune teller. I hear people here used to treat her like some sort of prophet. But they all eventually turned on my great-grandmother. Guess you can predict other people's futures. But not your own. Legenda o czarownicy. Ci, którzy wierzą w czarownicę, praktykują podobne rytuały co współcześni widzenia, jak modlitwa pitażniwa, jak bogini. Ciekawe. Ciekawe. No dobra. Czyli jak rozumiem, musimy po prostu teraz iść dalej. Dalej też dokładnie tym korytarzem. Dosłownie tym korytarzem. Ja wcześniej byłem tutaj, no właśnie, nie zahaczyłem o... O co? O tamto jedno pomieszczenie. Dobra, teraz możemy iść. Spokojnie. Trash room. Byliśmy tutaj. Byliśmy tutaj z kolei. No właśnie. Nie do końca byliśmy. Mógłbym tam iść, ale już pójdę jak mnie prowadzi. Jest wyjście. Czy to jest wyjście, czy to jest jakiś korytarz typu Outlast 2 jak w szkole? No ewidentnie, słuchajcie. Ewidentnie przejście. Ewidentnie przejście do szkoły. To samo. To znaczy podobne po prostu. Podobny motyw, bardzo podobny, bardzo, bardzo. Ooh. Okay. Dumb. Go away. No i tutaj będziesz siadać, tak? Czy? No niekoniecznie, z tego co widzę. Rozumiem, tutaj przejść nie możemy, więc idziemy na lekcję, tak? Idziemy do klasy. Czy też nie? Czyli ani tutaj nie mogą... Ani tutaj nie mogą. Tu jest szafka, dobra. Nie zauważyłem, przyznaję. Wow.
Tutaj hejt mocno wjechał na głowę. Shut your whore mouth. No, to jest niestety przejebana sprawa. Jedno nie wyklucza drugie. Nie no, dobra, dobra. Dobrze. Czyli wracamy ze szkoły teraz, tak? Wychodzimy ze szkoły. Znowu ucieczka. Jaj jebie. Czemu biegniesz wolniej? Czemu biegniesz... Kurwa! Ten motyw mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. Dobra, ja już nie wiem, co się dzieje właściwie. Czy ja chodzę w kółko? No i co? No nie, no nie. No nie. No wiecie co? No i co? Udało się. O, nie. To już było stresujące i no i irytujące też. Nie ukrywam. Nie jest to raczej lubiany motyw w gierkach. No wyjść tędy bym nie chciał. To zdecydowanie. Tutaj, dobra, nie zauważyłem wcześniej. Maja. The girl in this picture is Amelie. To bardzo możliwe. This guy looks familiar. They're hurt. Where are you going? Yeah, that's right. Amelie. What's that? Oh, you like what you see?
come closer then. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Sorry, she's so cute. Mm-hmm. I couldn't help myself. Feel free to stop by anytime. You're always welcome. Maya only ever cared about Amelie. She didn't see me. I was invisible to her. No nie masz lekko, dziewczyno, nie masz lekko. Naprawdę nie masz. Nie masz lekko. To już czytaliśmy. I będę musiał uciekać po raz kolejny, to się chyba... A, nieważne. No to chyba nie jest dobry pomysł. Where was it? That book. No jeżeli będę musiał ją znaleźć teraz w bibliotece wśród innych. Okej, chyba że to będzie ta. Przeklęte przez czarownicę upadek miasta to wina magii. No to jak potem spadek liczby mieszkańców wschodniego rodzaju wynosi zaledwie 0. No, okej. Gospodarka jest w ruinie, a niegdyś chwilące miasto przemysłowe to nie zdało przeprowadzić. Okej, no bo... Na wiedźmę! Ciekawe. But why me? Why do I have to be cursed like this? Mega ciekawe. Find what in a place like this? Znajdź to. No to... Nein zu drogen. Ninth Dragon. Polowanie na czarownicę w Kettenstadt. W latach 30. niemieckie miasto Kettenstadt przyciągało bogatych przedsiębiorców, cieszyło się okresem dobrobytu gospodarczego. Jednak za tym sukcesem kryła się podobno Japonka, która wykorzystała swoje jasnowidzenie i mistyczne moce, by kierować przedsiębiorcami. Stała się znana jako czarownica z Dalekiego Wschodu i była wielce szanowana przez naród niemiecki. No tutaj jest sporo takich historii, z tego co widzę, takich elemencików. Dobra, wiedźma, klątwa. Wiedźma, klątwa tutaj. No jest już kierunek, w którym będziemy chyba podążać fabularnie.
i być może zapowiedź tego, co będzie w pełnej odsłonie. O! Okej. Okay. Czyli brakuje tomu drugiego. No way. I still wait for you. Ciekawe. Ciekawe. Tom drugi, I still wait for you. O kurde. Teraz możemy wyjść, oczywiście. Skrypt został złamany. Co, weźmiemy tę książkę? Wrzucimy na miejsce? Chyba nie. To jest taki motyw, że tutaj powinien ktoś wyskoczyć i powinien nas gonić właśnie tym korytarzem cholernym. Oby nie. Oby nie. That's not true. Znowu szkoła. Możemy teraz chyba wziąć tę brakującą książkę, nie? What? Ktoś tu kłamie. No. No, it's not here. It wasn't here before either. No to nie pomagasz mi tymi swoimi zwidami, koleżanko. No niestety nie pomagasz mi, niestety będziemy się męczyć jeszcze, bo jesteś bardzo nieprecyzyjna. Czekaj, tu jest numer 2? Czy mi się wydaje? W sensie, czy ktoś tutaj to przykleił, czy to jest przypadek, czy to jest namalowane, czy nie wiem. Ja już mam w głowie, wiecie, że szukaliśmy książki, nie pamiętam tytułu oczywiście, ale wiem, że to był tom 2, więc już tutaj szukam jakichś powiązań. Tu jest jedynka. Tu jest 0. Okej. Okay. 012. Witch. Brali ją za wiedźmę, a może nasza bohaterka jest wiedźmą. Taką, no, czepniętą. Dobra, jestem po prostu ślepy. My locker. Why is it locked? Is there something I don't want to see? Hmm.
012. Ale przydałby się jeszcze jakiś numer. Tak mi się wydaje. Którego nie widzę. 012. I potrzebowalibyśmy chyba czwartego numeru. Prawda? Czekajcie. To by było tak. Czarny jako pierwszy. 0. Czerwony jako drugi. I gdzie jest, kurde, ten czerwony? Tutaj! To będzie tak, 03, żółty jako trzeci, 0312. To będzie kod do szafki moim zdaniem. 0312. Czy się pomyliłem? 0312. No, nie było to trudna zagadka. Na zagadki zapraszam na Twitcha. LA Noir ogrywamy. W opisie link i w komentarzu. Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? To be beautiful and dignified for a fleeting moment, simply by letting go of life. Daring to bloom, knowing it won't last. And so falling in vivid color. Mhm. I wish I could live like that. I want to experience true beauty, if only for a moment. I met someone who made me feel different. He showed me a whole new world, gave me hope. I honestly thought he could help me find a new me. I felt it with all my heart. But people didn't understand us. Didn't want that from us. In the end, they took my hope from me. They took him away. People who can't achieve beauty seek comfort in others. They fear anyone different, hate them, try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I could run away together, Amelie. Just me and you. Maya. She was asking Amelie for help. But I just... Maya! You have everything. You're way more talented than me. So why? Why take Amelie from me? You acted like I wasn't even there. Amelie is my friend. She's mine. I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. She wouldn't pay attention to me. How was I supposed to know she'd actually kill herself? No, namieszałaś, koleżanko.
It's all your fault. No tutaj ewidentnie będziemy mieli motyw, że może i nie chciała, ale jednak przyczyniła się pośrednio do... O kur... Nie chcę biegać tutaj, no ja pierdzielę, to jest... Fatalne. Irytujący motyw po prostu, zręcznościowy, który wybija z klimatu, ja rozumiem jakby wszystko, ale to chyba nie do końca tutaj to działa tak jak powinno. Będzie z przodu pewnie to coś. Albo nie. O kurwa. Kliknąłem X-a. Nic się nie stało. Mega sprawa. Teraz musiałbym pobiec w lewo chyba. To jeszcze nie koniec? O nie. Szafki. No i... Przecież uciekałem. Dajcie spokój, naprawdę. O, no nie podobasz mi się tutaj gro w tym elemencie. Nie było to łatwe. Bardziej by to było irytujące po prostu. Jeżeli ona dalej się tutaj będzie odradzać, to nie wiem. Owszem będzie. Czyli jeszcze tego nie znalazła. Even if I die, this doesn't end. How
many times do I have to go through this? Ciężki temat, bardzo, bardzo ciężki temat. Powiem wam, że to już zaczyna być troszeczkę powtarzalne i w jakimś sensie chyba nawet, prawdę mówiąc, męczące. Trash room, nic z tego. 207. No tu też nie będę mógł nic zrobić, okej. Czyli idziemy tutaj. No exit. A, już myślałem, że tam będzie jakieś przejście. Znowu mnie nabrali. Dobra, ewidentnie trzeba iść prosto, już nie sprawdzam tych. Dobra, już jak sprawdziłem wszystkie, to już sprawdzę też te. Okej, okay. No hope chyba było napisane. Nie wiem. This is our living room. Mhm. Będzie PT zaraz. Nigdy więcej nie zobaczę, że to będzie. Okej. O, mamunia. Shit. Mamunia. Spokojnie. No to jest PT. To jest motyw PT. To było już. Fajnie. Okej. Mam nadzieję, że mnie nie nienawidzi. Jest mniej bystry niż inne dzieci w jej wieku. Mhm, no dobra. To jest ta pizza. Mam wrażenie, że niższa jest ta bohaterka, jak się teraz przeniosę, że jakby może być kidem teraz, właśnie z perspektywy dziecka tutaj. Mieszanka tutaj. Znowu elementy Layers of Fear jak dla mnie. Pojawił się ponownie z uśmiechem na twarzy i pizza tego nowego miejsca. Okej. Jest bardzo wybredna. Byłem dzieckiem, ale tak chyba trzeba. Moje dzieci w końcu strzeliły przy nim focha. Był wyczerpany pracą, powiedział, że chce się po prostu relaksować, sprawa, że czuję się tak dobrze, ale nie mogę zrobić tego samego dla niego.
Może nie jestem wobec nich wystarczająco surowa, potrzebuję do szczęśliwego życia i potrzebuję, aby one to sobie świadomie wiem. Okej, czyli tutaj wątek faceta. Chciała, żeby było dobrze, a córeczki, no niestety. Zapatrzona tutaj, usilnie chciała faceta. I się chyba zaczęło. Mógł je zostawić. Centrum opieki nad dziećmi, że jakaś wścibska osoba w budynku zgodzi się odszła do domu upadł dziecka w nocy. No, na początku, no nie dźwignęła tego. Nie dźwignęła tego matka. Tak, a tutaj coraz bardziej perspektywa dziecka. Ja pierdziele. Żadne odpowiedzi, rozumiem, że pani nie rozumie rozwiązać tego problemu, nasze. Odebranie kidów. No, tu się dzieje grubo, tu się dzieje grubo. Spanie w szafie. O kurwa. Ja pierdolę. To mamunia nas goniła po tych korytarzach. Dobre pytanie, koleżanko. Okej, no to jest ten dokumencik. Ja pierdolę.
Jak będę musiał uciekać, to chyba dostanę kurwicy. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu, kurwa. To jest... fatalny motyw. Fatalny... okropieństwo. O mój Boże. Myślałem, że tego nie zrobię. Naprawdę. Fatalnie to jest rozwiązane. To całkowicie wybija z rytmu, z klimatu i powiem szczerze, takie etapy w takiej grze, gdzie no wydaje się, że nie ma jakoś turbo akcji, tylko się bardziej skupiamy na budowaniu właśnie klimatu, na narracji, no to takie elementy mogą odrzucić wręcz, powiedziałbym, ludzi i graczy, którzy po prostu mogą nie dać rady w takich momentach. No ja nie byłem na to przygotowany aż tak, że tutaj będzie tyle ceregieli. To nie chodzi o to, że to jest trudne czy skomplikowane, ale to jest mało intuicyjne i po prostu uciążliwe. To nie jest Outlast, mimo wszystko. Ostatnio bardzo pochłonęła mnie praca, postanowiłam namalować dziewczyny, które skończyły. Okej, skoczyły. No dobra. Mhm. Kiepski pomysł. Bardzo kiepski pomysł. Wydaje mi się, że chyba tutaj nic więcej. A może jednak. Kółdzień 13 maja została znaleziona na terenie bloku mieszkalnego. W szpitalu stwierdzono jej zgon. Wait. She killed herself half a year ago? And that means I've been here this whole time. What'll it take for you to forgive me? Please, end this. Just let me die. No nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. To już znamy. To było. To też. Is this me? When did she draw this? I want to show the hidden side of girls. Their impulses. Their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. So, she did notice me. Może, może. To było, to było. Gdybym miał uciekać po raz kolejny, to bym się chyba... Okej. Może jednak nie. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. I could have had a different life too.
I guess someone finally did love me. You actually noticed me. I never thought you would. Boże, ale czemu tak... Czemu to takie ważne było, żeby jakaś typiara, co graffiti maluje, dostrzegała tam tę bohaterkę? To jest... Emily, what should I do? Jak się obrócę? No właśnie, no właśnie. No właśnie. No. No dobrze, to już wiemy, o co tu chodzi. Jest symbolika, jest... Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Kiepsko. No nie wiem, czy to był dobry tekst na koniec, tak szczerze. Motoi Okamoto. Sama gra w porządku. Ale nie robi takiego wrażenia, jakby chyba chcieli, tak mi się wydaje. Tym bardziej, że traktujemy to wszystko cały czas jako tam teaser ewentualnych możliwości i kierunku, w którym uderzyłby Silent Hill. Szczerze mówiąc,
taka forma moim zdaniem nie zachęca. W porządku, fajnie. Nie. To już... Ja już pomijam w ogóle kwestie jakieś tam, kwestie infantylne i tak dalej. Halo. A, to jest po prostu koniec. Okej. Okay. Naprawdę, gra jakby jest w porządku, jest poprawna, jest okej, okay, ale... No kolokwialnie mówiąc, dupy nie urywa. Nie jest to coś, co jest powalające, nie jest to coś, to są rozdziały, tak? Wow, jakby... Nie jest to coś, co tak na dobrą sprawę, no, z moim zdaniem zachęci do kupna Silent Hilla. Jednak gra Silent Hill powinna być w moim odczuciu zupełnie inna, jeżeli miałaby zachęcić właśnie do kupna. Dodatkowo, nie do końca kumam, do kogo jest to skierowane, bo jeżeli na przykład do rodziców młodych ludzi, żeby się zainteresowali, czy... Znaczy, nie, no wiadomo, że to nie jest stricte do rodziców, to jest do wszystkich, ale... próg wejścia jest taki... z jednej strony łatwy, z drugiej strony uciążliwy. Zwłaszcza jeśli chodzi o te elementy właśnie związane z ucieczką. Jakbym na przykład chciał polecić mojej mamie zagranie w tę grę, a ona grywa na Playu, ale z problemami. Bo też grywa raczej w proste gry, no to tutaj nie dałaby rady i by się poddała, a szkoda, więc te elementy były po prostu niepotrzebne, bo gdzieś tam już część graczy nie da rady. Jeżeli miała być to pokazówka, no to powinna pozostać pokazówką od początku do końca. Sama historia i jakby rdzeń, spoko, trochę tej tajemnicy, temat można powiedzieć bardzo teraźniejszy, ale wydaje mi się, że można byłoby to opakować lepiej, bardziej przystępniej, nie tak irytująco i nie tak infantylnie. Bardziej przyziemnie i mniej pompatycznie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu można byłoby poszukać kierunku, w którym bardziej ludzie mogliby się utożsamić z tymi problemami, młodzi ludzie w szkole, na przykład z rówieśnikami, w social mediach, no gdzieś tam ten hejt jest tutaj pokazany, ale troszeczkę tak... No nie wiem, no nie jestem przekonany, powiem szczerze, jestem ciekaw, co wy myślicie. Nie jestem do końca przekonany, wydaje mi się, że Life is Strange, które ma już parę lat na karku, nie pamiętam, który to był rok, 2016 być może, ale mogę się też pomylić. Wydaje mi się, że lepiej sprzedawał takie problemy młodzieżowe, mimo wszystko. Do dzisiaj. Mówię o jedynce, nie mówię o kolejnych częściach. No zobaczymy. Na horyzoncie cały czas Alone in the Dark, który wychodzi w marcu. Tam WWE to swoją drogą. A na streamach teraz ogrywamy L.A. Noire i inne różne gierki. L.A. Noire fajne, bo tam też są zagadki kryminalne. Zupełnie coś innego. Zapomniana gra, a naprawdę warta rozegrania. Tyle. Trzymajcie się. Na razie. Hej.